Cześć wszystkim, słuchajcie, cześć. Mamy niedzielę, godzinę 9 rano. Przyjechaliśmy na rodzinny trening na gimnastykę Mai. Będziemy ćwiczyć wszyscy razem. Liesku, będziesz ćwiczył? Nie. Nie? Jak ty to robisz? Cześć wszystkim! Dajecie, dajcie radę, dajcie radę! Nie boli? Jeszcze? Maja! Co? Ty też chciałeś być Maja Bannaj za udział w rodzinnym treningu z La Passion. Super! Ja też tak, to ty ćwiczyłeś. Ty się, dobra, ty się starałaś, prawda? Tak. A ty nie ćwiczyłeś? A ja nic nie dostałam. Mi się nawet spodobało. Zmęczyłaś się? Tak ćwiczyłaś. Mamy późne śniadanie w niedzielę. Mamy godzinę 11. Elias, lody na śniadanie? Tak? A Majusia tam gdzieś ćwiczy. Co? Patelnia? Zobaczcie, zamówiłam jajecznicę na patelni. Chcesz ogórek? Tak? Zamiana? Ty się ze mną dzielisz, a ja z tobą się dzielę. Okej. My już po śniadaniu, Majusia jeszcze ćwiczy. Jedziemy obejrzeć, co ona tam robi. Mama w końcu znalazła sobie windę z lustrem. To prawda. Idziemy na trybunę i cichutko, cichutko. Gdzie tam nasza Majusia? Maja tam sobie gada. Jak ci po treningu? Wiesz, mięśnie mnie bolą. A mnie nie, a mi nie, bo jestem pająkiem. Słabo ćwiczyłaś. Liasku, nudzisz się? Tak. Chyba musimy Liaska też na jakieś zajęcia zapisać. Chcesz na karate? Chcesz? Tak będziesz robił? Bo jeszcze taki obręcz dostałaś? Piękny! Cieszysz się? Tak. Eliasku, co? Mamy tata. Nie, my tata, zaraz tata przyjdzie. Ajsza, gotowa? Tak? Tam. Chodź, bo ty jej przeszkadzasz. Już zostawiliśmy Aiszę, gdzieś tam jest. Ajsza, zostawiliśmy tam. No zawsze. Tak. Będzie tańczyć. Słuchajcie, wracamy do was kolejnego dnia. Wczoraj była gimnastyka, dzisiaj jest taniec. Zapisaliśmy Aiszę na taniec nareszcie. Tak. Zobacz pająk, zobacz. Jezu, co ty robisz? Sprzątasz, tak? Chciał iść na plac zabaw, mi pozwalałeś, już znalazł. Zobaczcie, Maja tam już wyszukuje sushi. Musimy też przy okazji zwrócić paczkę do rezerw. Połowę rzeczy zostawiłam i połowę jednak idzie z powrotem. Ze mną się dzielą, z tobą nie widzisz? Co tam, jest? Zobacz. Widziałam. Słodowarka? Maja! Majusia już otworzyła sos sojowy. Zobaczcie, jak kopie chodzą. Co? Kopie chodzą. Czyli twoje? No. Tu. Co jest? Groziło mnie twoje córka. Teraz idziemy na zakupy. Ja nie mam ani majtków, ani zabawek. Zabawek. Nie mam ani majtków, ani zabawek. Ja też nie mam. Też nie masz majtków. Majtek nie masz. Zabawki nie ma, zobacz jak beka. No to jest prawdziwa ta matka. Ta matka prawdziwa. Dziękuję. Chyba tak, ale ja cię nie kupię. Ja nie kupię. Mama, ja nie kupię.
To są majtki, widzisz? Nie znalazłeś majtki. Nie. Mama, nie kupił mnie, ja kupił. Nic nie kupimy? Dobrze, super. Bo wszystko masz, prawda? Nic nie kupiliśmy? Nie. Nie? I jeździmy sobie windą. Tam i z powrotem, tam i z powrotem. Gdzie mama, Elias? Mama tu. Mama. Zobacz, jakie fajne. Co? Ja. Co? Elias. Nie, on nie na głowę. Uderzył mnie. Znalazłem. Masz, ty naprawdę nie... Zobacz, ma droższe majtki niż moje. Co to jest 35 złotych? To niesprawiedliwe. Mamo, po co ty to nosisz? Jak ty myślisz? Ale ogólnie trudny wybór masz. Co to jest w ogóle? To niesprawiedliwe. Ja kupuję z Pypku za 8 złotych majtki. I on za 35 złotych? No, takie życie. Dobra, my się żartuje. Nie, niesprawiedliwe. Elias, który wybierasz? Który? Tu. Zielone? Czy czerwone? Mi się czerwone podobało. Ja też. Widziałeś, jak krzyczy? No. To jest nowy sposób, żeby dobić do swoją tanki. Już biegniemy po Aisze. Dzwoniła do nas. Tak. Co dzisiaj? Ale my się zobacz, ani... Nie jest spocona, ani wymęczona, no to no, nie zostajesz. Przez półtorej godziny to no, ja myślałam, że będzie już na leżąco. Wszystko zmęczone. Chcesz zostać? Majusia wróciła z przedszkola. Cześć! Elias tak czekał na Maję. Co tam myśl? Zmęczony? No masakry. Tak, jak dobrze zauważyliście, my wciąż jeszcze mamy tą żywą choinkę. Dzisiaj postanowiłam ją w końcu rozebrać, w sumie to, co zostało, tak? A zostało nam już niewiele tych dekoracji właśnie pierniczkowych, ponieważ Elias myślał, że to są prawdziwe pierniczki, po prostu je podgryzał. Było chyba z 10 czy 12 sztuk, a zostało raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak, pierniczki, ale to nie są prawdziwe pierniczki, prawda, Eliasku? I no i światełko oczywiście. Postanowiliśmy, że wyniesiemy tą choinkę na dwór i może za kilka dni uda nam się ją wysadzić gdzieś na działce. Będzie jej zimno. Mesio, to jest mój fotel, wiesz? Choince będzie zimno. Tak, ale no to jest, zobacz. Ale choinki są przyzwyczajone i ogólnie wszystkie drzewa. Do zimy, do pogody, a nie tak jak my. Ona raczej nie jest przyzwyczajona do życia w domu. Nie, nieprawda. Pierniczki chcesz? Musimy zrobić pierniczki chyba jakoś, tak? Z wszystkim. A, z Mateo? Pierniczki z Mateo? Myślę, że Mateo zobaczy ten filmik i przyjedzie do ciebie. Co ty na to? Tak? Alina ma przyjść, tak? Tak, yes. Ma pierniczki. Zobaczcie, jak on odwraca moje twarz, tak, rączków. Mam pierniczki. On jest taki słodki. Tak? I ty też, wiesz? Majusia, chodź szybciutko, już. Dobra. Zobacz, się działo w domu, już nie kuje się. Kto? Już nie kuje się. Jak to się mówi, że jak zwierzę odomowione, jak tak. To, jak zwierzę mieszka w domu, później nie jest jakby agresywne, jak to się nazywa, nie wiem, piszcie w komentarzach, jeśli wiecie, co, Majusia, mów. A ja idę na gimnastykę. Znów na gimnastykę? Zabieramy ze sobą. Ale słuchaj, właśnie jakoś to tak się złożyło, bo zaczęłam nagrywać ten filmik w niedzielę. Też była gimnastyka wyjątkowo w niedzielę, tak? Później było we wtorek, dzisiaj czwartek i znów kolejna gimnastyka. A może się tak wydawać, że to wszystko dzieje się w jednym dniu. Ale nie, Majusia, szybciutko. Ale czekaj, światełko jeszcze nie zdjęłam. Słuchajcie, tą zjeżdżalnię już nie wiem ile razy po prostu stawiałam na swoje miejsce i wiatr ją przewraca cały czas. Śnieg pada, deszcz. Widzisz to? Maja idzie sama dziś. Ja jutro mam wystąpić z kolą. Tak, ja przyjdę. Ja przyjdę z dziadkiem Eliaskiem. A ja będę mówić.
Tak? Wierszyk? Tak. Nie wiem, czy będę mogła będę to nagrać mówić, albo nie. Będę mówić, zobaczymy. Jak śnieg przecięknie brusy, wy nastawcie swoje usy. A dalej to jest ktoś... Twój kolega, ale ty się nauczyłaś dalej, to możesz nam opowiedzieć nie, dalej. Mój kolega. Dobra, no kolega z przedszkola, tak? Dobra, opowiedz, co tam dalej. No, oto. Ten, oto wnuki oraz nuski. Wam? Zostawiam swoje stuski. I byłem sama. Co? Co chcesz powiedzieć? Co? Co chcesz powiedzieć? Chcesz pić? Eliasku, wiesz, jak dobrze, że my z tobą zostajemy w domu. Tata śpi? Tata śpi ci. Co? Widziałeś? Ej, on nie śpi, Eliasku. Nie śpi tata. Maja chce powiedzieć jeszcze raz. Dobra, słuchamy. Śnieg niech sobie pięknie w usy, wy nastawcie swoje usy, a te wnuki oraz noski wam zostaje za jezdotki. Zastydziła się znowu. Tak, Aisza też jest na zajęciach i ty też musisz się śpieszyć, bo znów się spóźnisz, Maju. Weszłam sprawdzić na górę, a tu jeszcze gorzej to wszystko wygląda. O nie! Jak tu mokro. Majsza, światełka. Naprawdę tu. Ale mówiłeś, że ona już jest taka odomówiona, przyjazna. Jednak. Jednak nie. Śnieg panda. Pada śnieg, śnieg panda. Majsza, wiesz, bo widzowie u nas cały czas się pytają, kiedy będziemy mieli w końcu drzwi. Tylko 1,5 miesiąca. No właśnie. Lustra za niedługo będziemy mieć. Tak. W przyszłym tygodniu. Tak, tak, może. Już będziemy mogli nagrywać w łazience. Tak. I gorzć twarz bez... W końcu. Żeby cię nie było zimno. Za kilka dni musisz ją gdzieś posadzić tutaj, wiesz? Mama, a pomyśl, jaką mam tu gumę? Jakąś fiolet... Ale dobra, nie będzie jej widać. Nie będzie widać. Papa. Krank. To obręcz. Obręcz, krank. Papa. O, Eliasku, jak dobrze, że my zostajemy z tobą w domu. To dopiero szczęście. Buziaki. Kochani, kończymy już tego vloga. Dziękujemy bardzo, że byliście dzisiaj z nami. Życzymy wszystkim miłego dnia i do zobaczenia. Do kolejnych filmów. Pa, pa!